Otóż jako osoba starsza od Świdnickiego Ośrodka Kultury, niewiele, ale jednak starsza, uczestniczyłem w życiu Świdnickiego Ośrodka Kultury niemal od początku. Pierwszą imprezą, którą pamiętam bardzo dobrze, to koncert Lady Punk, który odbył się w roku 1983. Pamiętam go świetnie, pamiętam jakby to było niedawno. Tym bardziej, że udało mi się po koncercie wejść do garderoby i porozmawiać z członkami Lady Punk. Drugą imprezą, o której sobie przypominam, w której jako młody chłopak brałem udział, to nocna projekcja filmu Wielka Majówka z doskonałą rolą Zbigniewa Zamachowskiego. Ta projekcja odbyła się w amfiteatrze już nieistniejącym w ramach Dni Świdnicy albo Dni Ziemi Świdnickiej, tak ta impreza się wówczas nazywała i była organizowana od samego początku przez Świdnicki Ośrodek Kultury. Niewiele lat później, 2-3 lata później, te kontakty moje ze Świdnickim Ośrodkiem Kultury się jeszcze bardziej zacieśniły, ponieważ wspólnie z kilkorgiem kolegów z drugiego liceum, między innymi dzisiejszą wicedyrektorką Ośrodka Kultury, panią Bożeną Kulbą, stworzyliśmy pod kierownictwem Jerzego Kramarczyka, ówczesnego aktora Teatru Rozmaitości w Warszawie, stworzyliśmy spektakl Niezwykła Przygoda, spektakl dla dzieci, musical dla dzieci, w którym występowałem, grałem jedną z czterech głównych ról, śpiewałem i tańczyłem na scenie właśnie Świdnickiego Teatru. Pani Bożena Kuźma niedługo potem została zatrudniona w Świdnickim Ośrodku Kultury, a kilkanaście lat później zaprosiła mnie do pracy w Świdnickim Ośrodku Kultury, a dokładnie było to, dzisiaj mamy 4 czy 5 grudnia? 4 grudnia, jeśli dzisiaj jest 4 grudnia, to dokładnie 18 lat temu zostałem zatrudniony na stanowisku instruktora w Świdnickim Ośrodku Kultury. Moje wspomnienia ze Świdnickim Ośrodkiem Kultury są z trzech różnych perspektyw. Z perspektywy widza, z perspektywy twórcy, współpracownika. Tu odegrałem też pewną rolę jako plastyk. Jeszcze wówczas amator, zaraz po ogólniaku albo jeszcze w trakcie nauki w drugim liceum zorganizowano mi jedną czy dwie wystawy w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej, która była na Świdnickim Rynku. Natomiast trzecia perspektywa to jest właśnie ta, w której jestem do dzisiaj, czyli pracownika Świdnickiego Ośrodka Kultury, któremu życzę z tego miejsca kolejnych 50 lat organizowania w takiej intensywności i w takiej jakości imprez nadal.